Prawdziwy pokój w niespokojnym świecie. Mur berliński upadł i zniesiono słupy wartownicze i druty kolczaste. Komunizm jest niemal obumarły. Ogólny przekaz jest taki, że na świecie panuje pokój. Jednak prawda jest taka, że na świecie nie ma pokoju. Armie USA, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Arabii, Indonezji, Indii, Polski i innych interweniują w wielu miejscach. W wielu miejscach trwają morderstwa na tle ekonomicznym, ekologicznym, religijnym, etnicznym lub politycznym. Na Bliskim Wschodzie trwa nieustanny konflikt między Arabami i Żydami. Lista konfliktów się wydłuża. Światowy pokój nie istnieje. Nie może istnieć w świecie tak bardzo zdominowanym przez grzech. Poszczególni ludzie, jak i całe narody, żyją w ciągłej obawie o spokój i życie. Ale nie rozpaczaj, gdyż rzeczywisty, prawdziwy pokój i odpocznienie są mimo wszystko możliwe do osiągnięcia w teraźniejszym świecie chaosu. Ten pokój pochodzi od Księcia Pokoju, Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy w Biblii, Bożym Słowie: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 27 werset. Prawdziwy spokój w umyśle i sercu jest nadprzyrodzonym darem Bożym w życiu każdej osoby, która uwierzyła Panu Jezusowi Chrystusowi, jej Zbawicielowi. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ten prawdziwy pokój, spokój umysłu i ukojenie serca znajdujemy w osobie Jezusa Chrystusa Pana. Czy w tym świecie zgiełku, pośpiechu i niepewności masz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie? Jeśli nie, to możesz go mieć. Oto sposób. Po pierwsze, musisz uznać się przed Bogiem za grzesznika. Potrzebujesz ratunku przed należnym ci wiecznym potępieniem w piekle ognistym. Potrzebujesz Zbawiciela. Zbawicielem jest jedna i jedyna osoba we wszechświecie, tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus. W chwili, gdy uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, otrzymasz nowe życie w Chrystusie, bo wówczas narodzisz się na nowo. Każdy, kto umrze bez Chrystusa, pójdzie do wiecznego ognia na zawsze. Jednak te osoby, które uwierzyły Jezusowi, mają przebaczenie grzechów oraz wieczne życie. Aby skorzystać z przebaczenia grzechów, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a wtedy twoje grzechy przestaną oddzielać cię od Boga. Przez wiarę Chrystusowi, Jezusowi, przyjmij Jego ratunek. Czyli przyjmij ratunek Zbawiciela. Pan Jezus Chrystus miłuje ciebie i On jako Bóg objawiony w ciele przelał swoją krew i umarł na twoim miejscu. Umarł dla ciebie i za ciebie. Jezus powstał z martwych też dla ciebie. Uznaj się przed Bogiem za grzesznika, za którego umarł Chrystus i przyjmij Go. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga. Bóg w Biblii obiecuje, że każdy, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi, jest usprawiedliwiony i uratowany na zawsze.
zbawiony na całą wieczność. Jezus Chrystus wszystko uczynił, co było konieczne, aby mógł zapanować pokój. Nie walcz przeciwko pokojowo nastawionemu Bogu. A takie jest świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Osoba, która uwierzyła Panu Jezusowi Chrystusowi, swojemu Zbawicielowi, jest wolna w Nim, ma wolność, aby żyć życiem, które odda chwałę i honor zmartwychwstałemu Panu. Dlatego wolny od diabelskich więzów chrześcijanin bez skrępowania zdąża do społeczności z tymi, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa z czystego serca. Chrześcijanin ma swobodę bez lęków pilnować tego i o to zabiegać, aby wszystko w swoim życiu poddać Słowu Bożemu, to jest Biblii. Ma wolność wszystkie zwyczaje, jakie miał z czasów przed uwierzeniem Jezusowi, odrzucić, jeśli nie mają potwierdzenia w Biblii. Ma swobodę, aby przyjąć tylko takie, które są miłe Bogu. Uwolniony żyje w oddzieleniu od moralnego i od doktrynalnego zła i nie łączy się w jakimkolwiek działaniu z tymi, którzy zniesławiają Pana Jezusa. Dzięki tej wolności, jaką ma w Chrystusie, możliwe jest, aby wzrastał duchowo, codziennie badając Pismo Święte, jak się rzeczy mają. Pan Bóg chce cię uratować od należnej ci kary piekła wiecznego, wiecznego potępienia. Bóg chce cię uratować, zbawić dzisiaj, właśnie teraz. Bóg jest Bogiem pokoju, pojednaj się z Nim. On jest Panem wszystkich. Jest również Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących Panu Jezusowi. Każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, ich Zbawicielowi, otrzyma przebaczenie wszystkich grzechów i życie wieczne. Otrzyma też pokój, pokój przewyższający wszelkie poznanie. Nie mają pokoju bezbożnicy. Pokój w dzisiejszym świecie? Tak. Ale tylko w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, który samego siebie wydał za grzechy nasze. Jeśli pragniesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa lub chcesz zacząć wspólne studium biblijne, skontaktuj się z nami. czytaj.biblie@onet.pl Telefon 739-089-088 Czytaj Biblię skrytka 31-63-500 Ostrzeszów. Kanał na YouTube Czytaj Biblię Ostrzeszów.